Witam Was serdecznie. Kolejną postacią do przedstawienia będzie to Gogeta Omni God, czyli można powiedzieć, że to jest Bóg jakiś Omni. Oczywiście ma coś tutaj na czole, takie coś czerwonego. Właśnie, jak ja niektóre postacie sobie tak zbliżam, to niektóre się tak drgają. Czyli to znaczy, że troszkę one są, jeżeli chodzi o mody, troszkę nie do... Trochę właśnie twórca troszkę tego nie dopracował, ale tutaj mamy właśnie tego Gogetę. Zobaczymy, jaką będzie miał dysponować siłą. Jak widzicie, ten sześcian, w sześcianie jest ta siła, czyli zdrowy ki uderzenia, siła i kondycja. Także zobaczymy, jak on będzie dysponował siłą jednostki. Oczywiście do mojego wojownika zawsze muszę sobie dopasować. No i zobaczymy, jaką tutaj będzie miał energię. Lecimy, lecimy tutaj. No, lata sobie tak, uderza raz, uderza tak. Come on, come on. Na bazie 5000. Kolejna technika. Boski super smocza pięść. Boska super pięść. Soniczny pęd. Takie ciekawe, ale dużo czasu pojmuje, ale mało odbiera, jeżeli chodzi o obrażenia. 3840 pedawał maksymalny ładunek jeszcze. Kolejna technika, Big Bang Kamehameha. Nie, to są duże. 11 tysięcy. Kolejna technika, właśnie to będzie Big Bang Kamehameha. O 6 tylko punktów, jeżeli chodzi o obrażenia, mu to brakowało między eksplozją, między tym Big Bangiem atak, a są te dusze, to jest tylko ratem o 6 jednostek. Zobaczymy, czy ma teraz przekroczenie limitu. Ma ten wojownik przekroczenie limitu, no i właśnie go uderzymy z tym sądem duszy. Tak jest, 18 tysięcy, może jeszcze zdążymy właśnie ostateczną energią zdobyć. Także jak widzicie, jest ta właśnie różnica, także ten wojownik daje obrażenia na właśnie tym pułapie 18143. Także jeżeli Wam się to podobało, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia do następnego odcinka, bo w następnym odcinku będzie prezentacja zupełnie nowej osoby, które tutaj sobie wgrałem do Dragon Ball Xenoverse 2.